Tyr naprawdę żyje? Ano, nie jest w najlepszym stanie. Śpi w schowku na miotły, ale daje radę. Jak go znaleźliście? Tak w skrócie, to Atreus rozgryzł, jak poznać przepowiednie trzymane w tajemnicy przez gigantów. Dowiedzieliśmy się o tym, kiedy Thor i Odyn wpadli z wizytą. Do waszego domu? Coś z niego zostało? Powiedzmy, ale cała ta walka miała tylko odwrócić uwagę, żeby Odyn mógł porozmawiać z Atreusem. Odyn był sam z twoim synem? Wiesz, co mu powiedział? Tak. Zaprosił go do Asgardu. Chcę pomóc mu znaleźć odpowiedzi. Te, za którymi pędzi na spotkanie z losem. To niepokojące.